Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na prezentację. W końcu nadszedł ten czas, kiedy chciałem Wam zaprezentować Detective Comics na 80-lecie Batmana, wersja Deluxe Edition, i to jest mój trzeci bodajże tytuł, który zdecydowałem się kupić po angielsku. Uważałem, że takie wydanie na to zasługuje. Wcześniejsze, jakie miałem, i chyba wam prezentowałem, to było tysięczne wydanie y, oczywiście Detective Comics i mówimy tutaj o wydaniu, które było no, lepsze niż to, co dostaliśmy od Egmontu. Tam to było w miękkiej oprawie ze skrzydełkami. Tam Kolej, z kolei to drugie było w twardej oprawie z obwolutą, o ile dobrze pamiętam. Czyli coś takiego jak właśnie tutaj. Plus oczywiście wydanie Anniversary Batman. Hash to takie też fajne na chyba 15-lecie. Też bardzo ładne. I też właśnie z obwolutą w twardej oprawie. Więc tutaj kolejny taki tytuł, który musiałem mieć, i od razu spójrzcie, jak rzuca się w oczy ta zarąbistość okładki. If you know what I mean. No, i oczywiście tył. Tył, który jest tym drugim tłem w sensie. Te wszystkie przedstawione fajne okładeczki, właśnie z samych komiksów. Tak się prezentuje Voluta. No, i oczywiście tutaj mamy coś takiego. Cena okładkowa tutaj 30 dolarów. 30 dolarów. Tak, tyle wychodzi cena okładkowa. Nie pamiętam dokładnie, ile dałem jeśli chodzi o samą okładkę, no to też spójrzcie jak to świetnie się prezentuje i tutaj właśnie dostajemy w jeszcze lepszej kondycji, aby móc sobie zobaczyć te komiksy, te okładki komiksów które dostaliśmy właśnie na obwolucie bardzo, bardzo ładne wydanie, fajnie to się wszystko tutaj prezentuje i widzimy zarówno starsze, takie wręcz pierwsze bym powiedział jeszcze przed przedbatmanowe, jak choćby nawet ten, i jak te już gdzieś później nowsze, prawda? Które ja nawet kojarzę to mamy z New 52 tej z naszego polskiego rynku, bo taka była właśnie wydana, więc świetna sprawa, wygląda to rewelacyjnie, co tutaj dużo mówić. I tu też po rozwinięciu mamy właśnie coś takiego. Dlatego. To sobie może odłożę na bok, żeby mi nie przeszkadzało, i skupimy się na samej prezentacji tego tytułu, bo myślę, że chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda. Ja na razie, dosłownie liznąłem, że tak powiem, w samej pozycji, gdzieś przeczytałem sobie troszeczkę, jeśli chodzi o wstęp Dana Didio. Tak jak mówię, nie jestem. Anglistą, aczkolwiek radzę sobie. Wiem zawsze mniej więcej co czytam. Jeżeli mam jakieś problemy, to coś sobie sięgnę albo po prostu mi coś umknie, jeżeli jakieś słowa mi tak no, nie są znane. Nie ukrywam, że czasami miewam z tym problemy, aczkolwiek, tak jak mówię, radzę sobie. Przyjemnie jest móc poznać. To, co tutaj zostało pokazane, przede wszystkim, właśnie pierwszy, ja w ogóle od tego nie kojarzyłem aż tak bardzo. Znaczy, nie miałem, może inaczej, nie miałem styczności właśnie z tym Detective Comics numerem 20, gdzie tutaj były zalążki, tak jakby detektywa, prawda? Bo tu widzimy, to jeszcze nie jest postać Batmana, ale to był taki, czy użycie określenia, prekursor. Jeśli chodzi właśnie o późniejsze dalsze losy Batmana, jest na miejscu, no ale bądź co bądź, właśnie to było to, co tak jest opisywane w tym komiksie, jak miało znaczenie, prawda? No i później, oczywiście, mamy ten właściwy detective comics, historyczny, powinienem może powiedzieć który zresztą też wam prezentowałem w takim przedruku jeden do jednego, bo też nabyłem sobie, tak jak i tą zresztą pozycję, kupiłem w Atom Comics. Więc tutaj nie jest to żadna niespodzianka, ale właśnie pojawienie się pierwsze Batmana i, i ten właśnie keynowy taki styl, w jakim Został tutaj przedstawiony Batman. Więc tak, ale do czego, dlaczego to w ogóle wszystko wam mówię i pokazuje? Bo sam tytuł na to 80-lecie są tutaj zebrane właśnie najważniejsze, wydawać by się mogło, no raczej najważniejsze, tak. Nie wiem, czy, czy coś jeszcze bym chciał tutaj dodać, ale wszystkie te historie, które miały istotne znaczenie w. Całym tym procesie, kiedy powstawał Batman, i do historii tej obecnej, czasów obecnych, czyli pierwsze pojawienie się właśnie Batmana, pojawienie się Boy, tak, Robin, Boy Wonder, czyli cudownego chłopca oraz te jego losy związane ze śmiercią, śmiercią rodziców oraz adoptowaniem go później przez Batmana, ale też inne historie, prawda których ja przyznam się, szczerze, nie znałem. Absolutnie nie kojarzyłem numeru 60 Detective Comics. moje początki z Batmanem to były TTM semikowe, później wiadomo, był Frank Miller i jego mroczny rycerz, było oczywiście rok pierwszy. Później wdarł się mocniej Egmont na nasz rynek i było New 52 odrodzenie i jesteśmy w tym punkcie, w którym jesteśmy teraz. A tutaj właśnie dostajemy coś, co praktycznie w 99% przypadków, czy przynajmniej 90% dostajemy tak naprawdę po raz pierwszy. Coś, do czego nie mieliśmy wcześniej dostępu. Coś, co możemy czytać i podziwiać. I powiem Wam szczerze, że... Absolutnie przekonuje się do tego typu wydań, tego typu może nie omnibusów w tym wypadku, ale pozycji. Ja wiem, że są właśnie takie omnibusy, jak przynajmniej kojarzę, oczywiście w języku angielskim, jak złota era, prawda, brązowa era. I jeżeli coś takiego by było i coś takiego mógłbym dostać, kupić sobie właśnie, jeżeli mówimy o Batmana i te starsze, właśnie tego typu oldschoolowe komiksy. To jestem w stanie chyba poświęcić ten fakt, że mm, nie jest on po polsku, bo ja wychodzę jednak z założenia, bądź co bądź, żeby czytać komiksy po polsku, bo ciężko mi uwierzyć, żeby Niemcy, Francuzi, Włosi czy Hiszpanie, nie mówię, że wszyscy, ale na pewno jakaś spora część czytali komiksy po angielsku. Raczej też chyba są zwolennikami, żeby czytać w swoim języku, którym się posługują na co dzień. Mam świadomość, że tego typu wydania są niekiedy tańsze niż polskie, bo jednak mniej kosztuje, bo tu trzeba jednak to zrobić od nowa, przetłumaczyć i wiążą się z tym różne koszta, ale jednak tak wolę. Nawet bym powiedział, czasami, nawet jeśli trzeba więcej zapłacić, trudno. Aczkolwiek mówię, czytając komiksy po angielsku, lepiej, gorzej, ale sobie radzę. Powiedzmy, żeby nie skłamać, te 80% treści plus minus, tak? Co najmniej jestem sobie w stanie zrozumieć. Nie mam z tym problemów, więc gorzej byłoby pewnie z książkami, ale w przypadku komiksów jest ok. Przyznaję się bez bicia. Więc. Rozważam, rozważam, rozważam może za jakiś czas właśnie takie omnibusy sobie kupić, jeżeli będę w stanie je zdobyć oraz przeczytać. A tutaj, tak jak widzimy, to, co wszystko dostajemy, rewelacja. Jeszcze właśnie ten tytuł Detective Comics. Nie tyle miałem z nim do czynienia, co gdzieś widziałem, jak on się prezentuje, właśnie to słynne, tak? Crime Alley, czyli miejsce zbrodni, do którego. No, wiecie, dochodzi, jeżeli mówimy o osobójstwo rodziców Batmana. Całość jako komiks, tak I, i ten zbiór tych wszystkich istotnych historii jest naprawdę tutaj świetny. Oczywiście zauważalne jest to, że w mniejszym lub większym stopniu, ale jednak ten rysunek ewoluował. Ta jakość tych materiałów. Wizualnych, tak, dla naszych bodźców jest lepsza. Z czasem sami możecie zobaczyć te późniejsze. Tu już mamy 742 numer Detective Comics. One zdecydowanie wyglądają jeszcze lepiej. I to jest po prostu na mega plus. A nie zapominajmy też, że dostajemy. Z poro treści dodatkowej. Oczywiście tutaj też jest jeszcze komiks, ale wiele takich ciekawostek, choćby nawet tych z całkiem niedawna, które mogliśmy czytać. Więc super sprawa. Ja jeszcze tylko chcę wam tutaj pokazać, żebyście mogli sobie zerknąć, jakie właśnie te tomy zostały przedstawione, bo chyba tak tutaj mamy prawda, po kolei wszystko widoczne, czyli spis treści, abyście mogli sobie zerknąć co zostało zawarte w tym tomie, w tym tomie, w tym wydaniu. Także ponad 400 stron, prawda? Fajne to miszcze. Tutaj, tutaj chyba nie ma właśnie zawartych tych poszczególnych tomów, które się pojawiły. Tak czy inaczej, wygląda to bardzo fajnie i cóż gdzieś tam pewnie za jakiś czas może się zmobilizuje, żeby przynajmniej sięgnąć informacji i zobaczyć, czy coś takiego właśnie jest w miarę łatwo dostępne, o czym wspominałem i w miarę uczciwych pieniądzach, więc wtedy pewnie bym się na takie y, rzeczy związane z Batmanem szarpnął. Wiem też, że jest dostępne takie same wydanie na 80-lecie związane z Supermanem i z jego najważniejszymi właśnie też wydarzeniami, które zostały zebrane w czymś takim, y, ale... Ja się na to nie zdecydowałem, bo jednak lubię Supermana, ale nie aż tak, żeby nabywać coś takiego. Niemniej to uważałem, że must have. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na temat czytania komiksów po angielsku, po polsku, czy macie więcej takich, czy takich. No i ogólnie ciekaw jestem, co tam u Was. Także tyle z mojej strony. Oczywiście, polubcie, udostępnijcie ten materiał, będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!